Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Nie gram w to. Nie ma sensu grać w tą grę, mordo. Ta gra jest odpana. Ta gra jest odpana. Zobacz. Rozumiesz to, ziomuś? Ta gra jest odpana. To nie ma sensu w to grać. Barany p***alone dodali klasę, która ci na jednego hita zabija. Śmiecie. Wyobraź sobie, co śmiecie zrobili, bo dopiero to zauważyłem. Wyobraźcie sobie, co śmiecie zrobili. Jako Rogal wychodzi z niewidki, no nie? Uderzasz tego gościa, a automatycznie znika go, po czym on się zamienia w nieśmiertelności, w niedźwiedzia i wybierasz za darmo hita cię zabijając. To k***a głąby zrobiły. Jak wracać? Czy ty jesteś jakiś p***nięty? Jak ty nie możesz go uderzyć nawet, bo uderzasz go, chcesz mu drugi atak dać, on ma nieśmiertelność, zamienia się w niedźwiedzia i cię uderza. Co możesz zrobić? To nie ma totalnie żadnego sensu ta gra. W tym momencie rozpoczęli grę, dodając klasę druida. Ja będę wychodził z każdej jednej gry, w której będzie druid w lobby, bo to nie ma sensu. Mordo, to nie ma sensu i powinniście robić tak samo, żeby im do mózgu to dotarło, bo to jest totalnie bez sensu. Rogal jest wydymany przez wszystko. Mordo, Rogal jest wydymany przez wszystko. Nic nie możesz zrobić. Każda klasa go kontruje. Tylko zobacz, dryda, wychodzę z lobby i sram na to. W ogóle nie ma sensu stać. Nie, no naprawdę, to są głupcy. Że takie coś dodali. To są głupcy. Dali mu nieśmiertelność, podczas której może się zamienić i od razu opada w ciebie ten, zanim się animacja kończy ataku, już nie masz połowy życia. Dlaczego ja nie mogę go uderzyć za pół życia? Weź, ten Dragon Ball się też nadaje na... Pokażę wam coś, widzowie. Specjalnie dla was będzie. Coś takiego. Dla tych wiernych kibiców. Specjalnie dla was kupiłem żywiec. Bardzo dobra woda, polecamy. W tej wodzie wygrywam wszystko. Nie no, ja bardzo lubię gazowaną wodę, a ta jest mocno gazowana, także ja lubię bardzo. Jak ją pijesz, to aż normalnie łzy masz w oczach i to jest to, co ja kocham właśnie w napojach gazowanych. Drugą do lodówki wsadziłem. Ogólnie moja ciocia, która jest chemiczką, to mówiła, że ja nie powinienem gazowanego pić, no nie? Jeżeli chcę na przykład schudnąć. Bo to nawzdyma cię. Bo swoją drogą wiecie, że ja piję wszystko gazowane. Kole jakieś, ale tam jest dużo cukru. Ale ogólnie ciocia mi mówiła, żebym ograniczał sobie gaz, bo to rozpycha. Rozpycha po prostu ci wszystko w dwie strony i nie wiem, no. Prosty przykład. Zbyt duże ilości gazu mogą powodować dyskomfort, prowadzić do wzdęć oraz rozpychać jelita. A to nie jest coś dobrego, zapewniam cię. Więc dobrze, dobrze pamiętałem, że coś takiego było, ale ogólnie jej chodziło o napoje gazowane, prawda? No ale ogólnie mówiła, że gazowane, no jeszcze mi rozpycha brzuch. Tak, zero kalorii ma, czyli nie przytyjesz. No tak, od wody nie przytyję, ale wiesz, no rozpychać jelita, tak? No. Co tam, Grzesiu, słychać? Chciałem beknąć i prawie mi się ulało, człowieku. Cześć, lukiernik. Chyba śmietnik jesteś. Bardziej jako śmietnik jesteś. Jak coś, Mati.
To nie jest oznaka bycia Sigmą, tylko oznaka bycia tępym kurcem bez mózgu, no nie? Który jedyne co umie to wstać rano, zapalić sobie węgorza i spierać się do gościa, który se gra w gierki i sra na ciebie. Cześć. Ale w kurcie jakie dwie kurce cwane. Jedna łajza śmietnik kolony napisał to ze slashem, a drugi chce, żebym powiedział 12. I teraz jakbym to powiedział, to reportują mnie, że tak powiedziałem na streamie Cworda, rozumiesz? Że niby czytałem to, co goś wyżej napisał. Kurwa, co za przychlasty. Teraz mogę ci powiedzieć, jeżeli da ci kiedykolwiek ktoś reporta w taki sposób, że bejtujesz streamera, żeby to powiedział, to za to też dają timeouty, jak coś wam na tydzień. By the way. Jakie jest moje popisowe danie w kuchni? Danie do dzioba. Mordy, nie wiem czy wiecie, możecie sobie naglowo ze stacji hot dogi zamówić. Nawet jak chcesz. I nie musisz zalać. No to teraz farmazoniarzu mitomanie obsrany gównem śmieciu. Czy widziałeś chociaż raz, bym grał w taki symulator? Skoro mówisz, że moja ulubiona gra? Nawet nie mam tej gry. Mitoman p***ony. I takiej łajzanej koledzy nie pocisną, tylko jeszcze mu opierdą. Co ty do mnie powiedziałeś? Lubię te. Jaki kolor u kobiet najbardziej lubię? Mordeczko, nie da się tak. Bezbam jest dobry. Najbardziej ulubiony. Nie wiem, wiesz co, bo tu bardziej chodzi o to, co komu pasuje. Wiesz o co chodzi? Jednej kobiecie pasują rude włosy, innej kobiecie pasują wszystkie kolory, jeszcze innej pasują blond. Wiesz, to tak ci jest ciężko powiedzieć, mordeczko. Nie mam czegoś takiego jak ulubiony kolor włosów u kobiety. Nie wiem, tym bardziej, że teraz kobiety se farbują, to nie wiem, co to w ogóle za pytanie jest. Czyż ty nawet nie wiesz, jakie twoja przyszła kobieta może mieć włosy, mordo? Bo pozna się na imprezie, jak ma czarne włosy, a się później okazuje, że jest blondynką. Więc, sorry, mordo, ale to się nie da tak. Co gadam? Co w ogóle gadam? O co się spi***łeś, głąbie, no? Pochwal się, o co się spi***łeś do mnie, no? Nie każdy musi poznać swoją przyszłą żonę, na j***y. Ale ty przygłupi jesteś, no nie? Jesteś lekko przygłupi, no nie? Daję ci po prostu na przykład, nawet jak będziesz gościu trzeźwy, poznasz kobietę, która będzie miała czarne włosy, to się może okazać, że ona sobie farbuje z innego koloru nawet. Cześć Jimmy. Więc to że na j***e, to tak sobie po prostu powiedziałem, no bo przeważnie na lokalu na jakiejś imprezie poznajesz pewnie, bo... Więc kto rozumie? Ja naprawdę, co takie jest? W kościele, no pewnie. To ja nie wiem, jak ty chcesz kobietę w kościele poznać. Siostrę zakonną chcesz poznać, czy co, mordo? Nie wiem, rozumiem. W jakim celu? Chciałbyś poznać. Podrostać to ciężko, jak dba o kolor bardziej. Znaczy, wiesz co, odrosty to i tak każda kobietka będzie miała wcześniej czy później. Na to, że one też czekają z tym, wiesz, żeby trochę te włosy się wzmocniły. Wiesz, bo to farbowanie chyba coś tam z tymi włosami robi. Ja nie pamiętam dokładnie, byłem kiedyś na bieżąco. Cześć Iglusia, mamy specjalistkę. Iglusia, co się dzieje z włosami, jak farbujesz je? One się wysuszają. No streamy od 3:13 i co z tego? Rozumiem, ale to uszkadza włosy, jak i wysuszają się też, no nie? Niszczą się włosy ogólnie, wypalają się jakoś tak, cebulki czy coś. Jeśli dobrze pamiętam, od farbowania coś z cebulkami się dzieje włosów, ale nie chciałem tego mówić, ale jak już żeś napisała, to już mi się przypomniało. Coś z cebulkami włosów się dzieje, pamiętam. Dobra, powiem ci, że śmiesznie, powiem, może to być śmieszne, ale no, pomagałem farbować włosy koleżance kiedyś. I wiem, jak to się robi, bierzesz taką fartkę na taki grzebień dziwny jakby i nakładasz na włosy. Rozprowadzasz to, powiedzmy. Dobrze mówię? Dobrze mówię, Iglusia? No nie? Chyba, że teraz są jakieś lepsze sposoby tego. Taki dziwny grzebek jest, taka łopatka jakby to jest. O, to chyba łopatka jest. To chyba łopatka jest.
No mordo, ja to z koleżankami zawsze kumpel byłem. Z ziomami też oczywiście, ale no nie wiem, no lubiłem. Wiesz, no dla mnie to było czymś normalnym, że lubię koleżanki. Wiesz, o co chodzi, mordo? Dla mnie to było czymś normalnym i dalej jest. Więc nie widzę się nic złego. Na jaki kolor? Właśnie nie pamiętam dokładnie na jaki kolor. Jakiś taki... Znajdę ci tego, bo to było z tego. Nawet ci znajdę tą farbę, poczekaj. Ze Schwarzkopfa. Miałem taki glusia. Miałem kiedyś takie włosy i nie chce mi się chyba. Czy mam zdjęcia? Nie mam. Ze względu na to, że to był zakład się, żeśmy założyli. Kolega przegrał, pofarbował się, pośmieliśmy się z niego, potem wszyscy się zafarbowaliśmy. Mieliśmy jechać nad morze razem. I podjeżdżamy chyba po niego, a on się obciął na łyso. Rozumiesz? Tak nas załatwił. Na łyso się obciął. Czajcie. Ja nie wiem, ja jakoś zawsze lubiłem takie rzeczy. Do mnie, jako kobietę, do mnie kobieta to mnie może nawet prosić, żebym jej warkot zrobił na 3. Na przykład, kiedyś umiałem na 3 i na 5. A teraz już tylko na 3 bym umiał, poczekaj. Jak masz 5, poczekaj. Raz, dwa, 3. Ty zobacz! Zobaczcie na czat, widzowie, zobaczcie na czat. Przed jakiś gościu, co ma 20 w name, przywitał się i zobacz, później jego koleżka się z nim przywitał również. Odpowiedział mu, zobacz. Ten dziu z tym puckiem się przywitali, zobacz, nawzajem. Jakie przygłupy, o, nie wierzę normalnie, jak głupi ludzie po tej planecie stąpają, to nie wierzę, no nie. Się przywitali ze sobą, obaj pofrunęli, kurwa. Ile razy jakiemuś koleżce, kobitkę jakąś wynalazłem fajną. Mordo. Gdzie je poznawałem głównie? Wiesz co? Różnie to było. A to w szkole się poznawało. Jak się chodziło gdzieś tam po przerwach. Tak jak mówię, ja sobie miałem o tyle fajnie, że no lubiłem zawsze koleżanki, zawsze je szanowałem, wiesz, traktowałem należycie, więc zawsze mogłem się coś podpytać o jakieś klientki z innej klasy, czy poprosić jakąś koleżankę, żeby mi coś tam się dowiedziała. Wiesz, o co chodzi? Więc powiedzmy, że miałem skrzydłowe czasami. Innym razem sam to robiłem na przykład. Gdzie na przykład jeszcze ten... nie wiem, no na mieście się poznawało, w klubach to nie będę ukrywał, bo w klubach też się bywało i się poznawało. A to na imprezę do kogoś poszedłeś, jakaś dziewczyna była koleżanka, to coś tam. I nie będę wam opowiadał, mordo. Wy nie chcecie wiedzieć takich rzeczy ode mnie, wy wolicie mnie wyzywać dla jaj sobie, dla koleżki. Kiedyś może być taka sytuacja, że klientka, z którą będziesz chciał, będzie mnie lubiła i dzięki temu cię pocisnę. Powiem jej, że jesteś głąbem, żeby olała cię. Wiesz, ziomuś, akurat nie lubię facetów, więc możesz sobie pomarzyć, ale jak bardzo chcesz, to mogę ci znaleźć jakiegoś kolegę, z którym chciałbyś się ten spotkać. To nie będzie żadnego problemu. Ale ja podziękuję. Rozumiem, że ty lubisz takie coś. Nie ma dla mnie to żadnego problemu. Tylko tak jak powiedziałem, ja tego nie lubię, ja tego nie robię, więc musisz sobie odpuścić, a tak jak powiedziałem, mogę ci pomóc i znaleźć jakiegoś ziomeczka, który będzie chętnie z tobą ten. Nie, nic nie musi być ten pierwszy raz. I nie życzę sobie tych tekstów, dobrze? Dziękuję. Siema, będziesz coś wrasta grał, ja bym chciał, gdybyście chociaż jeden dzień mi odpuścili, to ja bym robił rasta, byście mieli taki ubaw, gościu, nigdy byś takiego kontentu nie miał, jak ode mnie w raście, wiesz? Ja takie rzeczy w tym raście mogę ci zrobić, że ty takich nie widziałeś nawet. No, ale mordo, ty rozumiesz, że się nie da, ja na serwer nie wejdę, nie zdążę jeszcze zdobyć rzeczy, te śmietniki będą już ganiać. Rozumiesz? Dlatego ja bardzo mocno myślę o tym, żeby dużo mniej streamować i połowę kontentu nagrywać i wrzucać na YouTube. Bo ja nie jestem w stanie wam dać takiego kontentu, jaki bym chciał bardzo często, wiesz? Wiecie, o co mi chodzi? No ja będę musiał też coś robić poza YouTube'em takiego, w sensie poza Twitchem takiego, żeby wam coś móc pokazać fajnego takiego, a nie tylko to, że się bez interakcji z czatem to chyba nie wiem, debilne rzeczy oglądacie, więc chyba lubicie na YouTube oglądać rzeczy. Od 4 lat czekasz na takie coś. No widzisz, ziomuś. No będę musiał sobie znaleźć jakiegoś gościa, co umie edytować i tyle.
A mam naprawdę parę fajnych patentów. A co ja dałem gościu w tym razie to. Po prostu nie wiem, jestem osobą, powiem wam naprawdę szczerze, ja wam mówiłem, jestem osobą, od której zawsze coś ktoś chciał, no nie? Żebym naprawił kompa, tutaj coś pomógł, tutaj coś zamówił, tu tamto, to wiesz o co mi chodzi. I ja zawsze też ten, a ja jakoś nigdy, nie wiem, ja zawsze lubiłem pomagać ludziom, nie mówię, to nie jest, że ja wypominam to, broń Boże, wiesz, ja zawsze lubiłem pomagać ludziom i w ogóle, tylko... Jeżeli ja miałem jakoś tak, nie wiem, kogoś o coś prosić, ja nigdy nie lubiłem. Jak na przykład, to, nie wiem, stary, no nie wiem, wydam ci przykład. Jak na przykład jako resztę kompa zrobiłem, czy coś, za darmo to robiłem, no nie? Na przykład, no to wiadomo, że im tam, czy piwko postawił, czy coś takie istotne, czy nawet głupie dziękuję powiedział. Ale na przykład, jak ja chciałem od kogoś, to już wolałem mu dać hajsik. I wytłumaczę wam, dlaczego nie lubiłem przysług, bo jeżeli leżysz komuś przysługę, To masz pewnego rodzaju zobowiązanie w stosunku do tej osoby, które ona może w każdej chwili wykorzystać w różnych rzeczach. Dżach, nigdy nie wiesz, co to będzie, a możesz robić coś takiego, czego byś normalnie nie zrobił, ale z racji tego, że jednak masz jakąś przysługę i tej osoby, to nie wypada też odmówić tego. Wiadomo, że masz swój umysł, to tamto, prawda? Ale czasami są takie sytuacje, że no, nie wiem, jak zadzwoni do ciebie gościu w nocy, jesteś zmęczony, ale wiesz, żebyś dał radę, no nie? Bo on miał podobną sytuację kiedyś, mógłbyś odmówić czy coś, ale jednak się zgodzisz na to, ze względu na to, że ktoś to kiedyś na przykład ci pomógł. Co z ryżowarem? Stoi tam. Znaczy, wiesz co, Iglusia, przyjaźń się kończy i zaczyna tam, gdzie się kończy i zaczyna miłość i pieniądze. I tu mówisz mi, że jakby nie było, niestety. Niestety. Nie mówię, że 100% zawsze, ale no po prostu... Jest mniej więcej takie jakieś powiedzenie, powiedzmy, taki tego typu rodzaj. Gobliny, gdzieś czy kradniesz? Przecież ja 10 godzin już grałem, ty. Już uwierzcie mi, w stosunku... Jeżeli byśmy spojrzeli na całokształt mojej kariery i na mój dystans kiedyś, a teraz, to mordo, tak jakbym pieszo przeszedł stąd, nie wiem... A jakbym pieszo obszedł kulę ziemską, bym do tego bym porównał to. Pickpocket, ja nie lubię pickpocketa, nie lubię tego. Tam głupoty, ty nie wiesz jak ja gram w LoL'a nawet, bo nigdy nie widziałeś jak gram tak naprawdę w pełni wypoczęty i w pełni skoncentrowany. Więc nie pierdolisz, bo ty tego nawet nie widziałeś. A ty i tak jesteś tutaj tylko po to, żeby się pierdalać. I za chwileczkę cię oznaczę i żadnej twojej wiadomości już nie będę widział, ty sobie będziesz pisał, a ja nawet nie będę tego czytał, bo sobie w filtr dam twój name i będzie podpinać się gościu, rozumiesz? I nie będzie mi cię podkreślało. Ostatnio każdą rzecz, jaką piszesz, spani się razem z twoimi przygłupimi koleżkami. W jakim celu to robisz, gościu? Jaką mam rangę offstream? Nie gram offstream. Mam w tym momencie platynę wbiłem na LoLu, ale grałem z kocurkiem, nie solo. Jak się nie przyjmujesz? No ty jesteś jakiś święty. Patrz. Przeczytam ci kilka ostatnich twoich wypowiedzi, które uważam, że się przyjmujesz. Złom wyniesiony jak w Tarkowie. Ty nie lubisz trudnych gier. Kolejna głupota. Ja to wam powiem, ja to inną rzecz planuję w życiu zrobić. Takie w chłopie ryzyko. Takich na śmieciowych akcjach. A ryzykować na śmieciowych akcjach jakiś. Kiedyś, nie wiem, ze 40 tysięcy w jakieś małe, jakieś małe te akcje ten, jakieś firmy i jak kiedyś może mi się uda. I niech se to leży przez leś tam. Albo kilku różnych zaryzykować. Oglądałem kiedyś film tego Wilka z Wall Street na ten temat. Fajnie tam właśnie w takie śmieciowe akcje się dalali. Tam jest high risk reward, coś takiego chyba. Czy low risk, high reward? Nie wiem, jakoś tak. Pamiętam dokładnie. Chodzi o to, że to jest tanie, więc dużo nie tracisz, ale jak nie to wygrałeś. Jakoś tak to było. Wszystkie mordo... Wyobraź sobie, że te wszystkie koncerny, multikorporacje, ci bilionerzy, multimilionerzy, oni nie mają co z tym hajsem zrobić. Oni państwa niedługo będą wykupywać, rozumiesz?
Bo co oni mają z tym hajsem zrobić? Zobaczysz, stary, jak kiedyś będzie. Bo to już bliżej jak dalej. Bo co zrobią z tym hajsem? A wcześniej ci później złożą komuś taką propozycję do odrzucenia z hajsu. Ktoś nawet i państwo odda, rób ta co chce ta. Zobaczycie, k***a. Ci ludzie mają człowieku w dupę nawet na wsadzone te pieniądze i jeszcze im mało jest. A oddać biednym, myślisz, że ci ktoś odda komuś biednemu człowieku. Tak jak ci pomoże, jak masz problem. Ludzie są zjebani coraz bardziej z pokolenia na pokolenie. Powytracali wszystkie wartości, wszystkie różne jakieś takie te. Teraz mnie rzeczy przekonuje, bo na samym przykładzie, że gościu się przejechał na jakimś swoim przyjacielu przykładowo w życiu i swojemu synowi już będzie wpajał, nie ufaj przyjaciołom, bądź sam, wszystkich. I już mu moralizuje. Kumasz, ja tu bardziej w tym temacie mówiłem, nie, że im się udawało czy coś, no nie? Ale no tam przekręty robili grube, no. Dzwonili do ludzi i wciskali im te akcje. Ja wiem, o co chodzi. Tylko, że nie wiem, czy wiesz, jak to nie wiem, ja to widziałem na zasadzie Bitcoina, co to się działo. Jak ludzie zaczynają z popuchu sprzedawać coś, to tego wartość idzie w dół. To jak wymyślasz komuś, że kupuj akcje dobre, kupują dużo tych akcji, cena tych akcji idzie w górę i ty potem sprzedajesz, rozumiesz? Oni tak robili mniej więcej chyba, jeśli dobrze kojarzę. Na takiej zasadzie mniej więcej, że wpierali ludziom jakieś gówno i sprzedawali w dobrym momencie swoje, tamto potem waliło się na łeb. No właśnie ja myślę, bo chciałbym coś w życiu mieć. Coś więcej niż garba, na plecach. A co to jest to, co mówisz? Co to jest to, co mówisz, Moltisanti? Co to jest? Jakaś wielka technologia, to znaczy? Jakieś innowacyjne... Ten. Nieprawda, robotyka będzie niedługo, androidy, wszystko to jest przyszłość. Człowieku, ci wszyscy multibilionerzy w te androidy i w robotykę już poszli nie wiem, ile lat temu. Ja już o tym czytałem ile lat temu, że Bill Gates kupił ileś tam bilionów czegoś tam w robotykę poszedł. Fajnie, że się ludziom udało, ale fajnie by było też jakby się komuś z nas udało też, prawda? Mordo, żeby coś zarobić teraz, to trzeba mieć biliony. Dlaczego miałeś na jednym kącie bana na chat, a nie na oglądanie? A! Siema, dzięki za dolarka, mordo. Wytłumaczę ci, o co chodzi. Ustawienia kanału tak zrobiłem, że ktoś, kto ma nowe konto, może oglądać, ale nie może wyzywać. Więc prawdopodobnie jechałeś ze mną z innego konta i masz shadowbana. Dzięki. Ale śmiecie ty. Ale co? Ale skąd te śmiecie wiedziały, gdzie... Nie no, widzisz, stary, my na tyle ekran schowałem i tak te śmiecie wiedzą, gdzie jestem. Bo pisały, widziałeś? Tu mam streamer moda. Ale to teraz wyobraź sobie, 1100 zł zapłacisz za 2 miesiące prądu, a mi się dziwili, że 700 zł płaciłem, rozumiesz? To gdzie ja żyję z tego i pracuję w ten sposób. Wiesz, o co mi chodzi? To są normalne ceny, a oni teraz o 30% podrzucili to. Wiesz o tym? Teraz się dopiero w domach ludziom dupa zapali za miesiąc. Bo jak przychodziło ludziom po 300 coś, to nagle przyjdzie 400 coś. Co robić o tym, że dziewczyna cię zdradza? Nie wiem. Ja bym ją zawołał, żeby mi kiełbę zrobiła, a potem kazałbym jej wypić i zerwał z nią. Żeby się nauczyła. Ale to ja. Albo jeszcze podbił do jej przyjaciółki jakiejś i jej się odwdzięczył.